też nam się ten 13 tydzień rozpoczął, a mianowicie wielką zieloną albo czarno-zieloną kupą i wymiotami. Oczywiście od razu się przeraziłam, bo wydawało mi się, że już zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby Zachariasza mniej bolał brzuszek i miał mniej problemów. Co, misiaczku? No już! Marutka, popatrz, kto tu jest? No, Zachariaszek. Nieźle, co? No nieźle. To co, kręcimy dalej? Kręcimy? No. Tak czy nie? Jak tam twój brzusio? Już lepiej, nie? Ale mama się tak martwiła na początku tygodnia, bo była czarna kupa i czarno-zielona i wymioty i zmieniliśmy probiotyk, który mama wysypuje z kapsułki, tak? I na łyżeczce podaje ci ze swoim mleczkiem, tak miśku? I zrobiło się lepiej i nie trzeba było żadnych leków przeciwwymiotnych brać, tak? No i w ogóle zrobiłeś się taki w tym tygodniu bardzo uważny i obserwujący wszystko. Tak mówią, że niemowlęta właśnie jak kończą 3 miesiące, to już są takie bardzo bystre i jest z nimi jeszcze więcej kontaktu niż było wcześniej. I ja zdecydowanie to potwierdzam. No halo, no tak, gdzie ty, mamo, gadasz? Mamo, gadaj do mnie, a nie do jakiejś kamery. Halo? Proszę do mnie. Tak! Misiu, uśmiechamy się czy nie? Halo? No? Tak. No, Zachariaszowi bardzo odpowiada. Blogowanie, tak? Albo vlogowanie. Halo, zmęczony już jestem, co? Już mi się nie chce tyle gadać, tak? No właśnie, bardzo łatwo zaobserwować, kiedy dziecko już ma dosyć atrakcji. Jest po prostu zmęczone. A czasem taki zmęczony, że aż nie umie zasnąć, tak? Pokaż się. Oprócz ścisłej diety stwierdziłam, że mogę pomóc nam smoczkiem. Ponieważ karmię teraz Zachariasza częściej, a krócej, on wciąż po jedzeniu ma ochotę jeszcze trochę possać. No więc myślałam, że smoczek pomoże, no i oczywiście, że spotka się z uśmiechem na jego twarzy. Wcale tak się nie stało, Zachariasz wcale nie chciał czegoś gumowego possać, bo to nie to samo, co pierś mamusi. Poza tym dokładnie zapisuję, co jem i kiedy. Co znajduje w Zachariasza pieluszce, czy bardzo mu się ulewa, czy wymiotuje, no i wszystkie uwagi. I to pomaga znaleźć jakąś prawidłowość w naszym ostatnio trochę chaotycznym dniu, no bo skoro zmieniłam i przyspieszyłam godzinę karmienia, to zmienia się wszystko. Z drugiej strony myślę, że on jest coraz bardziej pogodny i potrzebuje jeszcze więcej kontaktu ze mną. No tego dobrze, że wszystko kręci się wokół niego. W tym tygodniu byliśmy też na kolejnej dawce szczepień. Misiu! No, mama opowiada o tym, jaki dzielny byłaś na szczepieniu. Tak, jak pięknie jadłeś rotawirusy. I pani powiedziała, że jesteś przykładem tego, jak dziecko powinno pożerać szczepionkę. Tak? No i przy okazji pan doktor cię zważył i okazało się, że ważysz 7 kg i 50 gramów. Dziecko rzekomo powinno przybierać 500 gram na miesiąc. Zachariasz przy urodzeniu miał 3300, więc teraz powinien ważyć niecałe 5 kg, a waży ponad 7. Więc chyba te biegunki i wymioty w jego przypadku to naprawdę nie było nic strasznego.